Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Przedmiotem dzisiejszego spotkania z e-medycyną będzie telerehabilitacja. Określenie to powstało z połączenia trzech łacińskich słów. Tele, na odległość, przedrostka re, na nowo, oraz habilis, sprawny. Telerehabilitacja jest nową dziedziną nauki, ale zdążyła już zyskać uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą, ponieważ jest to innowacyjne połączenie rehabilitacji i nowoczesnych usług telekomunikacyjnych. Jak już wcześniej zaznaczyłam, jest to nowa dziedzina, dopiero rozwijająca się w Polsce. Mimo to w kraju powstało już kilka firm, które świadczą tego typu usługi. Zanim przejdziemy do omawiania zagadnienia telerehabilitacji, proponuję pozostać chwilę przy zagadnieniu rehabilitacji. Usługi rehabilitacyjne oznaczają zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia przy aktywnym udziale osób rehabilitowanych poprawę jakości ich życia i integracji społecznej. Badania na temat skuteczności rehabilitacji dowodzą, że aby proces rehabilitacyjny przyniósł zamierzony skutek, muszą być spełnione trzy warunki. Po pierwsze, powinien on zacząć się jak najszybciej. Po drugie, pacjent powinien być rehabilitowany intensywnie, jak to tylko możliwe. Warunek trzeci, aż do odzyskania możliwych do przywrócenia funkcji. Ten trzeci warunek w większości przypadków, szczególnie chorób przewlekłych, wskazuje konieczność kontynuowania procesu rehabilitacji w domu. Ponadto w rehabilitacji niezwykle ważna jest systematyczność. Dlatego nie można omijać wyznaczonych terminów, nawet jeżeli trzeba dojeżdżać wiele kilometrów i poświęcać na to cały dzień. No właśnie. I w tym miejscu z pomocą przychodzi telerehabilitacja, której głównym założeniem jest to, żeby za pośrednictwem internetu i nowych technologii fizjoterapeuta mógł przeprowadzić rehabilitację, przy czym pacjent nie będzie musiał opuszczać własnego domu. Telerehabilitacja ma za zadanie ułatwić rehabilitację osobom starszym oraz niepełnosprawnym, którym ciężko jest się poruszać, oraz osobom z małych miast i wsi, które muszą przebywać długą drogę do nowoczesnych ośrodków rehabilitacyjnych. Dzięki tej nowoczesnej formie usprawniania ludzi można także przezwyciężyć bariery w dostępności do lekarzy specjalistów. Obecnie za pośrednictwem sieci możliwe jest stosowanie telerehabilitacji przez internet. Posiadając kamerę internetową, odpowiednie oprogramowanie oraz komputer podłączony do sieci, możliwe jest organizowanie wideokonferencji, czyli przesyłanie w czasie rzeczywistym zarówno obrazu, jak i dźwięku. W taki sposób fizjoterapeuta może prowadzić z pacjentem sesję ćwiczeniową na odległość. Sesje telerehabilitacyjne mogą się również odbywać z wykorzystaniem środowiska wirtualnej rzeczywistości. Wirtualna rehabilitacja to innowacyjna metoda, która dzięki zaawansowanym technologiom bazuje na rzeczywistości wirtualnej i rzeczywistości rozszerzonej. Jak to wygląda? Ćwiczenia rehabilitacyjne przebiegają w interakcji pacjenta z systemem komputerowym. Odbywa się to za pośrednictwem urządzeń sterujących, takich jak klawiatura, mysz, joystick, platforma balansowa oraz sensorów ruchu, kamera 2D, kamera 3D. System czuwa nad czasem trwania i intensywności ćwiczeń. Co ważne, nie jest konieczny ciągły nadzór rehabilitanta,
bo pacjent cały czas otrzymuje informację zwrotną. System generuje też bodźce podnoszące motywację pacjentów, co sprawia, że pacjent ćwiczy chętniej i osiąga lepsze efekty. Komunikacja pacjenta z personelem medycznym w procedurze telerehabilitacji jest realizowana za pośrednictwem specjalistycznych sensorów odczytu parametrów życiowych lub parametrów ruchu przy pomocy sieci internetowej, smartfonów i aplikacji mobilnych. Oprócz możliwości kontaktu pacjenta z rehabilitantem poprzez nowoczesny system przesyłania danych, platforma telemedyczna daje możliwość gromadzenia ogólnych danych, które mogą być przydatne przy tworzeniu statystyk do wymiany informacji między specjalistami. Lekarz w wyniku analizy monitorowanych danych pacjenta ma możliwość korekty procedury rehabilitacyjnej, rodzaju i wartości granicznych parametrów życiowych, harmonogramu treningów i innych danych pozyskiwanych w procesie rehabilitacji. Korzyści z tak przeprowadzonej telerehabilitacji czerpią wszyscy. Pacjent, ponieważ nie musi opuszczać domu, szpital, ponieważ ma wolne łóżka oraz lekarz, ponieważ korzysta z nowoczesnych technologii. Dzięki temu większa grupa pacjentów może korzystać z rehabilitacji i jest ona po prostu tańsza. To wszystko, co przygotowałam Państwu na dzisiejsze spotkanie z e-medycyną. Zapraszam na kolejne.